Miejscowość Czarna Glina w gminie Ćmielów, malownicze, leśne tereny i wiele ciekawych miejsc. Tu znajdują się groby powstańców, jest zabytkowa kapliczka. Przez Czarną Glinę przebiega szlak turystyczny. Chciałoby się powiedzieć, miejsce idealne na letni odpoczynek, ale droga do domu tutejszych mieszkańców do łatwych nie należy. Po ulewach nie ma jak przejechać. Mieliście tam przykład, to teraz jest te akacyjki, co tam leżą na drodze. Ale przyjdzie śnieg pierwszy, nie da się przejechać, wszystkie akacyjki leżą. Wszystko się na drodze. Wszystko się kładzie. Robi się tunel, który, rozumiesz, samochód nie pokona. Od miejsca, kiedy kończą się piaski brzustowskie, droga w kierunku Czarnej Gliny jest w fatalnym stanie. Warto dodać, że jest to jedyna droga dojazdowa. Było to dziury, kolejne, nieuprzątnięte pobocza. Jak widzimy do dzisiaj, pobocza nie są oczyszczone, co też sprawia utrudnienie, bo jest tylko słaba widoczność. Nam nie wyczyścili pobocza. Stwarza też zagrożenie pożarowe w czasie suszy. Jest naprawdę od iluś tam lat, od 40-50 nie robione nic, a to co jest sukcesywnie naprawiane i koszone, tak nam odpisali z powiatu i mamy to pismo, no to właśnie widzimy jak jest sukcesywnie robione. Oj, no, był temat taki, że przyjechali busem, dwukółką, jeden na dwukółce, drugi łopatą rzucał dziury, żwiry i to był remont drogi. To było za naczelnika WRON-y i tak dalej. Nawet zdarzało się tak, że do chorych osób starszych pogotowie nie miało jak dojechać. Krążyli po lesie i nie mogli tu dojechać w żaden sposób. Pani Krystyna, mieszkanka Czarnej Gliny, ma 93 lata. Ma problemy z poruszaniem się nie tylko ze względu na wiek i stan zdrowia. Trudności potęguje infrastruktura. Ja się tu po takim bruku jechać, po dołach. Po takich kałużach. No. Teraz to mam tylko tu przed domem. Tam nie mogę, bo już nie w wodzie. I tyle wszystkiego mojego pociechy. Mieszkańcy Czarnej Gliny od wielu lat proszą o doprowadzenie drogi do stanu użyteczności. Z ich relacji wynika, że są odsyłani od jednego urzędu do drugiego. Te władze, myślę, że główną taką rolę to pełni powiat i gmina Ćmielów. Tutaj nie możemy się, proszę pana, przebić. Czyli zostaliście państwo zapomniani, tak. I oczekujecie tego, że w końcu ten asfalt się, tak, pojawi. No przecież premier powiedział, teraz idzie następna pula pieniędzy na wsie zapomniane, na małe osady jest następna pula pieniędzy. Ja nie wiem, czy ona dojdzie za miesiąc, czy za dwa, czy na trzy, ale na pewno dojdzie. Po drugie, ja już napisałam pismo do prezydenta, napisałam pismo do premiera, napisałam pismo, proszę pana, do Rady Ministrów. No bo przecież my nie możemy tak żyć. Mieszkańcy Czarnej Gliny uważają, że ich prośby nie są poważnie traktowane. Jeden z radnych z gminy Ćmielów, i proszę, żeby to było ujęte, naprawdę, powiedział, że rozmawiał z którąś tam radną, nie będę nazwiska wymieniać dla własnego dobra, i powiedział, że no wiesz, tam to trzeba im puścić dinozaury. No wie pan co, gdyby te dinozaury ten radny nam puścił, to wie pan, ile by było tutaj tysięcy ludzi? No mamy przykład Bałtowa. I proszę pana, z tej komórce funkcjonuje, z tej komórki czerpie korzyści materialne i w tę komórkę, za przeproszeniem, sra. Nie wiem, wie pan co on jeszcze robi w Radzie Gminnej w Ćmielowie. Ja osobiście byłam i do pani burmistrzowej powiedziałam. Pani burmistrz mówi, niemożliwe. No jak to niemożliwe? Są ludzie, którzy to potwierdzą, że pan radny, który nawet ten rejon nie należy pod niego, tylko północ tam należy, Stoki, Boria i tak dalej, Ruda, przywiezie nam tutaj, puści dinozaury. No od marca, proszę pana, jeszcze nie puścił. No szkoda, bo już sezon lato jest, mógłby puścić chociaż jednego. O sytuacji mieszkańców Czarnej Gliny rozmawialiśmy telefonicznie z naczelnikiem Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Powiatu Ostrowieckiego, który podkreślał, że wykonanie tego odcinka drogi jest bardzo kosztowne. Kwota realizacji zadania może wynieść nawet 5 milionów złotych. Starostwo wystąpiło już o wsparcie finansowe z tak zwanych powodziówek, jednak do dziś nie ma żadnych informacji co do przyznania takich środków. Jak zapewnił naczelnik Tomasz Mroczek, problem jest znany urzędnikom. Jedyne co teraz mogą obiecać, to, że na drodze dojazdowej od Czarnej Gliny będzie regularnie rozsypywane kruszywo i będzie ona wyrównywana.